Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, udzielając tych pouczeń, nie pochwalam was za to, że schodzicie się razem nie na lepsze, ale ku gorszemu, że zdarzają się między wami spory, gdy schodzicie się razem jako Kościół. Zresztą nawet muszą być wśród was rozdarcia, żeby się okazało, którzy są wypróbowani. Tak więc, gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia i tak się zdarza, że jeden jest głodny, podczas gdy drugi nietrzeźwy. Czyż nie macie domów, aby tam jeść i pić? Czy chcecie znieważać Boże zgromadzenie i zawstydzać tych, którzy nic nie mają? Cóż wam powiem, czy będę was chwalił? Nie, za to was nie chwalę. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: to jest ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. Tak więc, bracia moi, gdy zbieracie się, by spożywać wieczerzę, poczekajcie jedni na drugich. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Nie chciałeś ofiary krwawej ani płodów ziemi, lecz otworzyłeś mi uszy, nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem: oto przychodzę. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. W zwoju księgi jest o mnie napisane: radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu. Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy, którzy Ciebie szukają, a ci, którzy pragną Twojej pomocy, niech zawsze mówią: Pan jest wielki. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Alleluja, alleluja, alleluja. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna jednorodzonego. Każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus dokończył swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili go usilnie: godzien jest, żebyś mu to wyświadczył. Mówili: kocha bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę. Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do niego przyjaciół z prośbą: Panie, nie truć się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: idź, a idzie. Drugiemu: chodź, a przychodzi. A mojemu słudze: zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: powiadam wam, tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego. Dzisiejsze czytania mszalne mają wspólny motyw głębokiej wiary oraz jedności we wspólnocie, który przewija się zarówno w liście świętego Pawła, jak i w Ewangelii. Widzimy, że zarówno setnik z Ewangelii, jak i wspólnota, do której pisze święty Paweł, zostają wezwani do autentycznej, pełnej miłości postawy, opartej na zaufaniu do Boga. Pierwsze czytanie. W tym fragmencie listu do Koryntian święty Paweł odnosi się do problemów podziałów i egoizmu we wspólnocie w Koryncie. Chrześcijanie zbierają się, by spożywać wieczerzę pańską, ale zamiast tego dochodzi do podziałów, które niszczą jedność. Paweł przypomina o tym, jak Jezus ustanowił Eucharystię i wzywa do spożywania jej z szacunkiem i w duchu jedności. Eucharystia jest wyrazem ofiary Chrystusa, Jego ciała i krwi za nas. Dlatego wspólne spożywanie tego chleba wymaga, byśmy byli zjednoczeni, pokorni i wrażliwi na innych. Psalm psalmista podkreśla gotowość do pełnienia Bożej woli. Ten psalm jest wyrazem osobistego oddania Bogu, w którym psalmista podkreśla, że nie chodzi o zewnętrzne rytuały, ale o wewnętrzne posłuszeństwo i oddanie.
motyw pełnienia Bożej woli łączy się z odpowiedzialnością za wspólnotę, tak jak Paweł w liście wzywa do jedności i wzajemnego szacunku. Ewangelia. Ewangelia przedstawia historię setnika, który jest dowódcą wojskowym podległym Rzymowi. Rzymianie okupowali Izrael w czasach Jezusa, a setnicy byli częścią tej władzy. Jednak setnik przedstawiony w Ewangelii różni się od stereotypu okupanta. Jest człowiekiem pełnym pokory i wielkiej wiary, mimo że nie jest Żydem. Wysyła starszyznę żydowską, by prosiła Jezusa o uzdrowienie jego sługi, co świadczy o jego szacunku do tradycji i wiary Izraela. Setnik rozumie autorytet Jezusa i ufa, że jego słowo ma moc uzdrowienia, nawet na odległość. Jego wiara jest tak głęboka, że Jezus wyraża zdumienie, że takiej wiary nie spotkał nawet w Izraelu, narodzie wybranym. To pokazuje, że Bóg patrzy na serce człowieka i na jego wiarę, a nie na zewnętrzne przynależności. Kim był setnik? Setnik był rzymskim oficerem, który dowodził setką żołnierzy w armii cesarskiej. Mimo że setnicy pełnili ważne funkcje wojskowe, niektórzy z nich, jak ten w Ewangelii, byli przychylnie nastawieni do Żydów i ich religii. Ewangelia Łukasza podkreśla jego miłość do narodu żydowskiego i to, że zbudował synagogę, co wskazuje na jego głęboką wrażliwość religijną. Jego postawa wiary, pokory i szacunku staje się wzorem dla wiernych, którzy są wezwani do naśladowania takiej ufności w Bożą moc i miłosierdzie. Wnioski. Wspólnym motywem tych czytań jest wezwanie do prawdziwej, pokornej wiary i pełnienia Bożej woli, co objawia się w trosce o wspólnotę. Zarówno Paweł, jak i Ewangelia Łukasza pokazują, że życie chrześcijańskie wymaga nie tylko wiary, ale także jedności i miłości względem innych. Czytany dziś fragment listu świętego Pawła do Koryntian jest jednym z najstarszych zapisów dotyczących ustanowienia Eucharystii i potwierdzeniem, że pierwsi chrześcijanie już wtedy sprawowali coś, co my dzisiaj nazywamy mszą świętą. Paweł opisuje dokładnie to, co Jezus uczynił podczas ostatniej wieczerzy. Wziął chleb, połamał go i podał jako swoje ciało, a także kielich jako nowy przymierze w swojej krwi. Ten fragment jest więc świadectwem, że pierwsi chrześcijanie już w latach 50. i wieku obchodzili Eucharystię. Co ciekawe, opis świętu Pawła jest starszy od spisanych Ewangelii, co czyni go najwcześniejszym świadectwem tradycji eucharystycznej. Tekst Pawła pokazuje, że celebrowanie Eucharystii było fundamentalnym elementem wspólnoty chrześcijańskiej i stanowiło duchowe centrum ich życia. Również widać, że Paweł strofuje wspólnotę za brak odpowiedniego podejścia do tego sakramentu. To świadczy o tym, że Eucharystia miała charakter nie tylko rytualny, ale też głęboko duchowy, wymagający właściwej postawy serca. Mimo że liturgia nie była jeszcze w pełni ukształtowana tak jak dzisiaj, ten tekst jasno wskazuje, że chrześcijanie regularnie zbierali się, aby celebrować pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, co jest istotą mszy świętej.